Hello! Witajcie w dzisiejszym odcinku. Zaczynamy jak zawsze w tym samym miejscu, jak zazwyczaj w tym samym miejscu, w którym skończyliśmy poprzednio. No i udam się od razu, żeby zabić tego ostatniego biegacza, który nam tutaj został. A później trzeba będzie to przeszukać, a ja się jeszcze nie zdążyłem z wami przywitać, więc hej, witam was wszystkich bardzo serdecznie. Z tej strony i o was gadająca małpa. I Kira. I patelnia. Nie. Co nie? Oddawaj tą patelnię. Nie. To jest moja patelnia. Nie. Lubię patelnię. To jest moja patelnia. Tylko nie lubię się z nią tulić wieczorami. Ha. No, brawo, ja brawo. Okej. Kurwa, uważaj! Myślałam, że pójdzie tam. Ale wydaje się, że to jest ostatni. No. A możesz spojrzeć na tego biegacza, jak wygląda? Zaskakująco szybko nam się niszczy w ogóle siekiera. Ten też ma trepy. Szukajmy paliwa. Tak. No. Też ma trepy. Widzisz tak... krew na ręce Eli? Tak. Siadało się, patrzyło na dowody, próbowało ocenić, czy ktoś kłamie. Wystarczyłoby mi 5 minut i nóż. Zaraz bym wiedziała, czy kręci. No, okej, spoko. Okej. Okej, potrzebujemy taśmy, żeby ulepszyć siekierę, ale jej nie mamy, za to możemy ulepszyć, możemy wytworzyć sobie, myślę... Mołotowa. I apteczkę. Ja bym od razu ładował w apteczkę, bo mołotowów aż tak nie używamy. No, trzeba w ogóle pamiętać o tym, żeby to używać, bo w sumie to szmata! Tak... A! W sensie nie Dina, tylko szmata. Okej. No cóż, możemy się zabrać za przeszukiwanie sądu. Miałeś kiedyś rozprawę w sądzie? Nie. A ty? Ja miałem kuratora sądowego. Taka historia. Fajnie, że się chwalisz. Nie, to nie jest nic, czym powinno się chwalić, ale mnie zapytałaś, więc odpowiedziałem. Ale generalnie na żadnej rozprawie sądowej nigdy nie byłem. Okej, tu chyba nic nie ma. Chodźmy dalej. Te komputery. O, widzisz te zdjęcia postawione na biurkach? To jest coś. No. Ej, fajna ramka, taka rozkładająca, wygląda jak takie małe pudełko. Zrobię sobie taką ramkę. A ty chcesz mi zrób półki, które robisz od roku. Okej. Za rok będą. Ja. Chciałabym. Znaczy, za rok pojawi się dokładny plan, jak je zarobić. Można iść dalej. Drzwi zamknięte? Jest tam szafa, wiesz? Wydaje mi się, że będzie można tam przejść. Wydaje mi się, że będzie mocny hałas, jak ta szafa spadnie. A jeżeli ktoś barykadował przejście, to dlatego, że chyba coś go zaskoczyło. Tutaj byliśmy. Ja tak mocno analizuję aktualną sytuację. Wczuwam się w tą grę, goddammit. No dobra, nie ma już nic więcej. Chyba. Chociaż ja z moją ślepotą... A masz okulary ubrane tak swoją drogą? No, wiesz, nie zauważyłam. To ja jestem ślepy w naszym związku, to ja przechodzę obok kurek w lesie. Nawet po nich depczę czasem. Idę. A kurki są jasno żółte w lesie. No dobra. Oby nas tu kiedyś w sądzie? Nic nie zaskoczyło. Nie. Okay. Wyżej chyba nie wejdziemy. Że w Bostonie nigdy nie nabroiłaś? No, zdarzało się. Ale nigdy nie wylądowałam w sądzie. Okej, tu nic nie ma. Możesz mówić troszeczkę głośniej. Okej, tam nic nie było. Mamy szmatę. No chciałabym ten... że usprawnić sobie tą naszą siekierę, kurczę. Ja też. Tutaj latarka się przyda. Pamiętaj, żeby co jakiś czas spojrzeć na podgląd, czy też wszystko ładnie widać na nagraniu. Żeby się nie okazało, że jest zbyt ciemno jak w Wiedźminie, chociaż Wiedźmin to jest popieprzona gra. Okej, no wy wyglądacie jak ochroniarze zwykli. A nie, żołnierze. To była egzekucja. No właśnie. Jezu. To nawet nie egzekucja. Rozwalili ich na kawałki. Może mieli wtedy jeszcze kule. A może zasłużyli.
Może. Wuale wygrywa. Miasto upadnie w ciągu kilku najbliższych dni. Dopóki nie odejdziesz z Fedry, nie mogę cię chronić. Okej. Okay. Czekaj, to był... sobie winni. To nie był list od gościa z Fedry do gościa z WLF? Nie, tak to chyba na odwrót. Dopóki nie odejdziesz z Fedry, to pewne z WLF do gościa z Fedry. Okej. Okay. Okej, tu nic nie ma. To interesujące. A jeszcze tam z tyłu... O, drzwi są zamknięte, super. Widzę szybę. Będzie boom. Czy siekiera się niszczy po uderzeniu w szybę? Nie, niszczy się. Okej. Okay. Maczeta. Chcemy zmieniać? Siekierę? A wydaje mi się, że no mamy wtedy tu więcej uderzeń, wiesz? Nie dość, że tu dwa mamy zużyte, to i tak w siekierę mamy więcej uderzeń. Co? Nie, maczeta ma więcej z tego, co widzę. No, jeszcze cztery. W maczecie. No. No to weźmy tą maczetę, a najwyżej jakąś inną sobie. Może się przydać? No, szkoda było nie wziąć. Widzisz, mam tu jakąś kartkę. Nawet. Czytaj. No i? Typ był dowódcą Fedry czy coś. Przegrywali z WLF i próbowali uciec. Jak duże jest WLF, skoro pokonali wojskowych? Przy takiej zaciętości nie liczy się liczebność. Musimy uważać. Musimy być ostrożne. Dobra, Jessie. Kolejna kartka. Strasznie dużo tutaj jest tego czytania. Co to? Stara lista zadań. Aha, dobra. Obróć. Tu też coś będzie. Wszystkie przedmioty skonfiskowane podejrzanym należą mieć w skrytce w biurze. Kod 860722. Okej, okay. No to jest bardzo ważne. Przypomnienie, wszystkie przedmioty. Aha. A, to no same. Fajnie, dzięki. A. Już myślałem, że znaleźliśmy coś fajnego, a tutaj o, taki psikus. I czysta szmata. Dajcie no mi taśmę, ludzie, bo ja chcę taśmę i chcę siekier... Znaczy chcę mieć na... A, okej, okay. My jesteśmy teraz w biurze w banku. No super, to mieliśmy... Nie, w sądzie my jesteśmy. Mamy biuro w sądzie. 86... 07? Tak, 07... 22. Oj. Zobaczmy, co zostało skonfiskowane. Śrubki, leki i alkohol. Liczyłem na jakąś bombę. No lek. Okej, okay, możemy iść dalej. Nie zapiszczą? Nie. Raczej nie. Chyba nie działają. Bym się nie zdziwił, jakby za tymi właśnie tymi winklami coś było. Tu na lewo. A, na lewo. No, ten. Podnieś lewą rączkę. I tutaj, o, w prawo, o. Liczyłem, że coś tutaj będzie, bo łatwo by można było to pominąć, a Nati Dog lubi chować w takich rzeczach. W takich miejscach rzeczy. Nie chcę podpowiedzi. To, że trochę błąd, to nie znaczy, że od razu chcę podpowiedzi. No. Jest i parking. Tam jest benzyna, prawda? Tak, według notatki. To na co czekamy? Biorąc pod uwagę, jakie wpierdziel dostali Fedra od WLF, to ja bym się trochę bał, że tego paliwa już tam nie ma. Zobaczymy. Okej. Okay. Jump. Ostrożnie. To na pewno bardzo bezpieczne. O, świetnie. Dobra, my zrobimy małe cięcie. Dobry. Okej. Okay. Wróciliśmy. Wielki powrót. Mama, no, moja mama weszła do pokoju. Do pokoju, do mieszkania. Dobrze, że teraz. O, woda. Woda? No dobra, pierwszą rzeczą, o której chciałem wspomnieć, to tak. Nie sprawdziliśmy, co jest, do czego przyczepiony jest ten kabel, ale od razu na niego wskoczyliśmy. I skąd tutaj wzięła się woda? Albo z góry, albo z dołu.
To są jedyne możliwe dwie opcje. Mamy do czynienia z podziemnym parkingiem, więc... Jasny gwint! Nie strzelaj do takich ludzi, ty... Wow, tak. To był piękny headshot. Robię uniki złymi przyciskami przez to granie w Horizon. Cholera jasna. Chciałbym zaznaczyć jedną bardzo ważną rzecz. Po co ulepszyliśmy broń długą? Żeby strzelać z krótkiej? Dobra, najpierw się zajmę tobą. O, nożyczki. No, to jest niezła zabawa. Dobra, maczeta nam się skończyła. Przydałaby się broń długa. Jaka długa, co? O co cię? Kurwa, no nie mać. Pistolet, no nie, krzyżak. Ale, o... W lewo. No dobra, nieważne. Ważne, że zdychają. Przepraszam, ale jak się stresuję, to... No cholera, mylą mi się przyciski. Oj, szczety, zajebiście. Strzel mu w głupi ryj! Okej. Okej. Broń długa. Jaka długa? Gdzie ja mam długą? Jaka długa? O co ci chodzi? No, i zmień broń. No. Jezu. Pistolety to broń krótka. Cepy swedry nie zdołały nawet uciec z garażu. W sensie, wiesz co? Jedna rzecz. Tak. Jak gram, to mi nie mów, jak mam grać. Bo jak gram po swojemu, ty grasz po swojemu. Ja nie lubię broni długiej. No to trzeba będzie... bardzo lubię broń długą, ale jak na spokojnie mogę sobie gdzieś strzelić. A ja tu... Jak on na mnie leci, to ja chcę napierdalać w niego. A ty mi... broń długa. Ja mam takie... What the fuck? Broń długa, nie, napierdalać. Mój umysł powiada mi napierdalać. Powinna biegnij, napierdalaj, uniki, uciekaj, skacz. Ja jestem taka serenka, skaczę, potem mu pierdolę, potem znowu odskoczę i mu pierdolę. I będzie fajnie. Lubię się napierdalać, wiesz, ja się lubię napierdalać. A nie, broń długa, broń długa, broń długa. Chuj, nie, broń długa. Daj mi grać po swojemu, bo wtedy widzisz, jak gram. Taśma! Okej, tu mi się coś świeciło, ale tutaj nic nie ma. I wiem, że nie było jakoś strasznie źle, ale wiem, że zrobiłabym to wiele lepiej, gdybym mogła grać po swojemu. A nie, broń długa, broń długa, broń długa, długa, broń, broń długa. Żebym jeszcze... Ja jestem zestresowana, nie pamiętam, co to jest broń długa. I myślę o maczecie, która mi się skończyła, bo ona jest długa. Naprawdę myślałam o maczecie, mówię, skąd ja mam kurwa wziąć maczetę? Ale to jest broń biała. Wiem, ale... No, mi się... Daj mi grać po swojemu, tak? Okej. Okay. No. Dobrze, że trzymam padę, a nie patelnię. No, bo miałbym już... Dobra. No limo, no. No miałbym limo, no. No tu nie mogę ulepszyć. I nie mamy siekiery przede wszystkim. No. Wytwórz. To też? Czy to nie? Czy tutaj? W tym sumie jeszcze nie używaliśmy. Nie używaliśmy tego, ale... No wytworzę, bo potem będzie wszędzie, że mamy maksa i nie będę mogła już zbierać tych rzeczy. No, tak jak tutaj. No dobra. Znowu próbowałam zmienić broń. Tak jakbym to robiła w Horizon. I dziwię się, że nic nie działa. No dobra. A raczej nic więcej tutaj już nie będzie. Po takiej... Coś się nie pojawiło po prawej stronie, jak nasłuchiwałaś? Czekaj, prawa tutaj. Nie. Kuń! Okej. Okay. A tu mamy wyjście z parkingu. Ale na parkingu miał być... No właśnie, paliwko, a kanister mamy w plecaku. No i? Chwila. Mamy benzynę. O, okay. Jaki uśmiech. A po co nam była benzyna? A, żeby dojść do tam... Dobra, już no, wiem. Żeby jebać Fedrę. Jak się stąd wydostać? Ty drzwiami? Chyba tutaj, ale zobaczysz, czy jeszcze tam czegoś czasem nie ma. Okej. Okay. Tu raczej. Mamy dziurę w ścianie u góry. Nie? Gdzie? Znajdź ścianę, przy której ściana, byłaś ściana, przed chwilą. Ściana. U góry jest dziura.
No nie, tam nie wejdę. Ale tak powiedziałem, że jest, nie? Jakby... Dziwię się, że nie ma tutaj interakcji typu ej, Dina, podsać moją dupę do tej dziury na przykład, nie? No, w sumie. A z drugiej strony, czy bylibyśmy w stanie stamtąd wyjść, bo jedynym wyjściem jest ta dziura? No raczej nie bylibyśmy w stanie wyjść. Nie ma tu jakiegoś przycisku? Ale mamy łańcuch. Dina, idę. Czy Dina będzie przytrzymywać drzwi? O chuj. To wydaje się być ciężkie zadanie dla chuderlawej dziewczyny. Okej, puszczę. Dobra robota. Dzięki. Latarka nam się świeci niepotrzebnie już aktualnie. Szukanie Abby i jej znajomków może trochę zająć. Dobrze byłoby najpierw znaleźć nieco... Kurwa, zawsze zamiast... Poczekaj! Co? Skąd my wiemy, że Abby ma na imię Abby? Szukanie Abby i jej ziomków. No przecież to mi usłyszał, jak ma na imię. Okej. No dobra. No pytanie, gdzie teraz idziemy, bo... No mamy tutaj dużo do zwiedzania jeszcze. A nie tą tu. Mapa. Mapę Seattle. No mamy bardzo dużo do zwiedzenia. A no teraz jak już pójdziemy do bramy, to pójdziemy dalej. Aha. Prosto przed nami jest w sumie jakiś znak zapytania. Ja bym najpierw tam poszła. Okej. No to chodźmy tam. Tam była chyba jakaś baza WLF? Jakiś bar czy coś. Bynajmniej. WLF. Okej. Dobra, czy muszę rozbijać szyby, czy mogę wejść normalnie? O, może tu coś będzie? Jej! Złom. Juhu! No dobra, no to czas na zwiedzanie. Poznajesz kogoś? Nie. Są za starzy. Ci z Jackson musieli być wtedy dziećmi. Dzień dobry, jakaś karteczka odleciała, widziałaś? Okay. Też kolejny szczegół, bardzo fajny. Okej, dużo zapasów, fajnie. I jakaś kartka. Od Majka. Czytaj. Hej Davis, przeszukaj stare kryjówki WLF pod kątem zaopatrzenia. Marne szanse, wiem, ale każdy drobiazg nam się przyda. Weź co możesz i spotkaj się ze mną w Serevenie. Nie martw się o paliwo, my się nim zajmiemy. Mike. No dobra. Joel nie miał bzika na punkcie kawy? Żartujesz? Dałby sobie rękę uciąć zapaczkę ziaren. Nie kumam tego. Smakuje jak spalone gówno. Dziękuję. Z czasem ci posmakuje. Pierdolenie. Wow. Big Blue. Okej. Jest istotą spoza naszego wymiaru, która przyjęła postać błękitnego wieloryba. Okej. Bohater. Jest to bohater. Ktoś pozytywny. O, co ciekawe, można to zauważyć nawet na dole karty. Jest taki pasek od czerwonego do zielonego. Jeśli jest zielony, to jest bohater, a jeśli czerwony jest wskazany, to jest ktoś zły. Antagonista. Mhm. O. Alkohol. O, serio? Mhm. Okej, no tego bym się spodziewał. Dobra, czy tam coś? Nie, nic tam nie ma. To dobrze. Możesz zapalić latarkę, bo tu dość ciemno jest. W sumie rację. I to, że my rozpoznajemy interaktywne rzeczy. Okej, okay. To był kurwa śliczny strzał. Ja gościu... się tego spodziewałam po prostu i już się przygotowałam, ale dziękuję. W takie miejsca. Nie wiem, kurwia mnie to. Okej. Okay. Co to? O, to jest klucz do sklepu dla zwierząt.
zoologicznego też będzie można wejść. Mhm. Świetliki. Barkos. Do czego może być? Nie wiem. Rozejrzyjmy się. Spójrz jeszcze na ten może klucz. Warto tam zajrzeć. No, okej. Widzisz? Tam jest... Na nim jest logo świetlików. Nie. To nie są świetliki? Nie. Nie? Chyba, że to jest logo WLF. Może, nie wiem. Tak mi się wydawało, że to były właśnie świetliki. O, super! Jesteśmy zamknięci. Swoją drogą... był bardzo ładny headshot. Tak, swoją drogą spójrz na kibel, na którym siedział ten ziomek. Mhm. Co on tu kurwa robił? Co tu się działo, jak nas nie było? Orety. To jest kobieta czy... Dobra, nie chcę wiedzieć, czy to jest... Jeżeli to jest kobieta, nie chcę wiedzieć. W sumie... Trudno. Trudno, określić, bo no. Rozwaliła się jej pół twarzy. Albo mu. Tej istocie. Okej. No dobra, no to chyba sklep zoologiczny wydaje się być teraz... Miałaś szybę przed sobą, ty wandalu! Mamy chyba wszystko. No musiałam, to jest zbyt przyjemne w rozbijaniu tych... Kurwa no! Zawsze przytrzyma, a ja klikam. Fakwedra Gate, okej. Okay. I mamy nowy znak zapytania i chyba tam pójdziemy. Tak, ciśniemy po tych znakach zapytania. Gdzie to będzie? U. Gdzieś tam. O, jeżeli słyszeliście jakiekolwiek strzelanie, to na to przykład. Mój krzyż. O, znowu ładne kwiatki. Tęsknisz za domem? Może trochę. A ty? No, też. Brakuje mi dachu nad głową. Wiesz, zawsze marzyłam o tym, żeby mieć farmę. Gdzieś niedaleko Jackson. Nie chcesz żyć w mieście? Nie wiem. Podoba mi się otwarta przestrzeń. Brzmi samotnie. Tylko jeśli jesteś tam sama. Okej. Okay. Okay. Więc będziemy hodować owce i doić krowy? Nabijasz się ze mnie? Nie. To brzmi całkiem dobrze. Serio? Tak. Serio. Znaczy marne szanse, żebyśmy mieli prom kosmiczny. W sumie. Farma brzmi dość... O! Kolejny dzień w raju. Niezły rysunek. Kolejny dzień w raju, ale tam już widzę jakieś zasieki. Czyżby rajem była postapokalipsa dla autora rysunku? Może. Nawet się nie dziwię, tak szczerze powiedziawszy, ale... Szybko to narysowała. No ci powiem, dość dokładny był to rysunek, tylko... Po co narysowała konia? Tego nie wiem. Zanotowane. Okej, okay. Co tam zanotowałaś? Znak zapytania, no tak. Co no dobra, przeszukajmy to miejsce. Wydaje mi się, że najbliższe odcinki nam... to było to do szukania. Dawno takiego nie widziałam. Tak, to było to, co się przykładało, jeszcze jesteś ten, nie? A, no. Przyłóż do niej do skóry, dociśnij je do momentu, w którym słyszysz kliknięcie, przytrzymaj nieruchomo przez 3 sekundy, sprawdź odczyt na głównym wyświetlaczu. Dobrze, że jest zepsute. Oj, tak. Mogłoby się okazać, że wcale Eli nie żartowała z tym ugryzieniem. To tylko głowa, która spadła, bo ją naruszyliśmy. Chyba nic już tu nie znajdziemy. Jak to nic? Baja bongo, baja baja bongo, baja baja bongo. Ulepszamy broń. Ulepszamy broń. Właśnie, trzeba. Ej, what? Dlaczego tu jest prąd? No skoro WLF tu było, może nie wyłączyło. Ej, what? Dlaczego tu jest prąd? No dobra, co ulepszamy? Ja bym ulepszała to. Strzelbę? Nie używasz strzelby, używasz broni krótkiej najczęściej. No ja właśnie zawsze używam strzelby, uwielbiam strzelbę, ale w no ja sumie... też kocham strzelbę, najlepiej jak ma dwie rury, wtedy z tych dwóch rur tak potężnie pijern... Aaaa, no coś pięknego. Co ulepszamy? Ja ostatnio ulepszyłem broń samopowtarzalną, ponieważ dałaś mi wolną rękę. Dlatego ja teraz oddaję tobie wolną rękę. Myślę, że jak będziemy mieli łuk,
to oboje będziemy w niego ładować. Ciekawostka. Jak teraz zauważyłeś, Eli wyciągnęła jeden nabój. I gdy już skończymy ulepszać, to rzeczywiście jeden nabój będzie załadowany mniej w broni. Jakąkolwiek tam... No już w sensie nie załadowany, tylko jeden nabój mniej będzie w komorze ładowania, komorze zapalnej, coś takiego. Szybkostrzelność, stabilność i pojemność. W sumie z jednej strony przydałaby się pojemność, bo często jak grałam, zdarzało się coś takiego, że musiałam zostawić nabój, bo po prostu mi się nie mieścił. Mhm. I chcę tego ominąć, ale no z drugiej strony szybkostrzelność w takiej broni jest też fajna. Z moich doświadczeń wynika, że ja bym dziabnął chyba sobie stabilność i pojemność, bo mamy tyle złomu. Szybkostrzelność na chwilę obecną bym olał. Okej. Bo co z tego, że będziemy strzelać szybko, jeżeli nasza broń będzie totalnie niecelna? Nie będzie stabilna. Będziemy strzelać, ale po ścianach. To co, dajemy tutaj w pojemność, czy coś tutaj jeszcze ulepszamy? Rewolwer Joela. Jak chcesz to go ulepszyć? Jak chcesz to... Szybkostrzelność, stabilność, przeładowanie, obrażenia. O kurka wodna. Szybkostrzelność niekoniecznie. Stabilność, no to jest fajne, zawsze jest fajna stabilność. Ja chciałem się zastanowić jeszcze nad ładowaniem, no ale no dobra, no. Nie, no ile można gadulić. Oj, gadulić to ja bym mógł wieki. Okej. Nie stać nas już na nic z tego co widzę. No dobra. Mamy coś w tabletkach? W sumie można sprawdzić. 62. Możemy dodać sobie więcej zdrowia i możemy dodać szybkość tworzenia przedmiotów. Możemy mieć więcej zdrowia albo szybciej... Okej. Zawsze pakuję w zdrowie. Szybko je tracę, patrząc na mój styl grania po prostu. Gdybym mogła, to bym szła i napierdalała wszystko, co się da. No tu niekoniecznie, ale wolę mieć... Wyobraźcie sobie nasze życie w łóżku, kiedy jest patelnia obok. Jakbym mogła, to bym szła i wszystko napierdalała. Ja to odczuwam. Tam miałaś pójście dachem, które ominęłaś. Pójście dachem. Znaczy takim daszkiem. Jestem ciekaw, dokąd prowadzi. O, siemandero. Okej. To pewnie ten sklep muzyczny. Rany. Jaki sklep muzyczny? Musiało tu kiedyś być świetnie. To pewnie ten tu sklep będzie muzyczny. Bardzo fajna sekcja. The Sick Habit. The Sick Habit. No byłam blisko. Dobra, słuchałyśmy tego razem chyba ze 100 razy. Słuchałam tego tylko dlatego, że mi się podobało. Okej, no dobra. Czy tu coś mamy? Tak. No cóż, czas ekranowy na dzisiejszy odcinek chyba powoli dochodzi do końca, czy jak to tam powiedzieć. No cóż, ja zakończę tutaj, a Jowa zacznie dokładnie w tym samym momencie, bo nie mogę się doczekać, aż tam wejdę do tego pokoju. Do tamtego? Tak. Będzie fajnie. Nie, nie bój się. Tym razem nie zostawiam cię. Czy tam będzie patelnia? Nie. Tym razem nie zostawiam ci tego złego, tylko coś, co bardzo mi się podobało, gdy grałam wcześniej i... No cóż. Tam możliwe, że będzie gitara i zagram na tej gitarze, bo jesteśmy w sklepie muzycznym. Właśnie. Serio? Trafiłem? Tak. O, god damn it. Dobra, kochani, musicie zostawić łapkę w górę, suba, komentarza i normalnie wpadać na Instagrama, a ja lecę grać na gitarze, a to zobaczycie w następnym odcinku. Więc wpadajcie. Pa. Do zobaczenia i... Pa, pa, pa. No nie, chciałam razem, na trzy. Raz, dwa, osiem. No dobra, na trzy. Raz, dwa, trzy. Pa, pa. Needless to say, I'm not sentence, but I'll be stuck. Dla niektórych może być to kontrowersyjne, ale homoseksualizm Eli do niej pasuje.